Siema, dzisiaj przetestujemy sobie Kill Knighta, czyli według tego co piszą twórcy na Steamie, jest to top-down shooter z rankingami. Zobaczmy te rankingi. To są chyba różne tryby rankingu. Wynik końcowy, poziom trudności, ranga, wyposażenie. A to są chyba jakieś różne tryby albo różne mapy ewentualnie. Nie wiem, bo jeszcze nie grałem, ale to będzie fajnie zrobione. Do ustawienia graj. Odpalamy. No i oczywiście gierka jest po polsku, to też zawsze spoko. Zabij The Last Angel Kill Knight. Okej. Mamy wstępik. Nie no, w takiej gierce chyba fabułki nie będzie, co? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, mogę to skipnąć? Nie mogę. Dobra, jednak udało się. Kill Knight może być trudną grą, zanim będziemy przyjść samouczki. No dobra. Ruch i pęd. Poka. Ale graficznie fajnie to wygląda. Tyk i co? Mam pędzić. A, to są dasze po prostu. Tyk, tyk, tyk. Okej. Okay. Dobra, damy radę chyba bez samouczku. A, i tu mamy pierwszą mapę, tak jakby. 200 wrogów. Taki reload? Jest. A, ale to jest po prostu ten, gierka typu... Vampire Survivors. Tam była jakaś minigierka przy przeładowaniu, o! Aha, i wtedy mam wzmocnione pistole. Okej. Okay. Rozumiem. Kurde, znowu zwisowałem. Znowu zwisowałem. Dobra, tyle rzeczy się naraz dzieje. Przeładowanie tego wcale nie jest takie proste. Dostałem hita. Znowu zmisowałem te. A, pierdziele. Dobra. 200 mobków. Tymi ulepszonymi pistolami muszę uwalić. Po tym udanym przeładowaniu, nie? Jak kliknę po tej minigierce udanej. Dobra, mamy to. Teraz więcej mobków. Może uda mi się tego questa zrobić? Od razu na 200 mobków. Fajnie by było. No nie wiem, bo HP mi też za dużo nie zostało. Ale już mam połowę. Dziwne, że coś żadnych ulepszeń nie kupuje. Nie wiem jak to działa. Trochę to wygląda tak jak Vampire Survivors kolejny. Tylko bez kupowania ulepszeń. Może poranie dopiero się ulepszenia kupuje. Dobra, zabiłem 111 demonów. Okej. Okay. Aj, nie udało się tego questu zrobić na 200 łapków. Miejsce 15 tysięcy. Aha. Hitler, podsumowanie. Znajomi, poziom trudności. Okej, okay, ale jakiś ten? Jakieś upgrade'y, coś? Jak to działa? Wyposażenia. Tu bronię, tak? Ciągłym strumieniem.
Aha, i wtedy ja to odblokuję, jak te 200 mobków zabiję. No nie wiem. A to ma w ogóle na skończenie wszystkich samouczków, to może zrobić samouczki. To nie wiem, gdzie one są, tutaj. Pyk, foka. Zabij wrogów pistoletami. A, i zmisowałem. Dobra, mamy to. Naładowanie miecza. Wow. Aha, bo ja muszę cały ten miecz naładować. Niektóre to V takie trochę nieporęczne. Lepiej jakby to było gdzieś na myszce. Ale zobaczymy. Dobra, i teraz Q. O, fajne. Broń ciężka. Czyli co? Aha, ja mam shotguna jeszcze? To o tym nie wiedziałem. Aha, ale muszę z mele zabijać, żeby dostawać ammo do tego. Okej. Wyniki seria zabójstw. Seria 50. Czyli tu chodzi o to chyba, że bez dostania hita tyle zabójstw? Nie. A nie, tu chyba czas po prostu leci, jak nie strzelam. Cyk, dobra, mamy to. Zabójcza moc. Drugi poziom zabójczej mocy. Muszę osiągnąć. Cokolwiek to znaczy. Mam pierwszy. A, to jest ten pasek na górze. Muszę zbierać te dziadostwa. Maksymalnie naładuję energię w gniewu. Mam przetrzymać shift. A, raz zobaczymy, o co chodzi. Shift. No i co? Okej. Prawy? Shift prawy? Aaa, no widzisz. Są odłamki zdrowia. I znowu ta mamba, pyk. Zbieramy. Tu jakieś dopalacze niby. Skontrować impuls, pał. Okej. Tego chyba nie będę używać. Aj. No, to takie średnie. Ten demoniczny skorupy impulsami gniewu. Aha, dobra, wiem o co chodzi. No i co? I nie mogę strzelić. Aha, prawy. Dobra, jeszcze jedna będę musiał.
Dobra, mamy to. Dobra. No to co, póki co tyle. Ogarnęliśmy jak działa. I może next time uda się coś pusznąć.